Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Lewicy w sprawie druku dotyczącego planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Tak jak to zostało już dzisiaj powiedziane, podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie podstaw prawnych do realizacji tegoż planu strategicznego. Konieczność opracowania nowej ustawy w obszarze wspólnej polityki rolnej wynika z nowego pakietu aktów prawnych Unii Europejskiej w związku z nową reformą europejskiej wspólnej polityki rolnej, zakładających finansowanie różnych interwencji objętych planem strategicznym przez Europejski Fundusz Rolniczych Gwarancji i Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz współfinansowanie z budżetu państw członkowskich. Warto podkreślić, iż wsparcie zaproponowane w planie strategicznym będzie realizowane ze środków pochodzących właśnie z Unii Europejskiej, o której przed chwilą tak mocno i tak dobrze wyrażała się pani posłanka, moja przedmówczyni, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 miliarda euro w ramach pierwszego filaru i 4,7 miliarda euro w ramach drugiego filaru. W przypadku drugiego filara WPR oprócz środków Unii Europejskiej przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 miliarda euro, co jest warte podkreślenia. Daje nam to łącznie 7,2 miliarda euro środków publicznych na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich. Dodatkowo w pierwszym filarze WPR będzie realizowane przejściowe wsparcie krajowe finansowane w całości z budżetu krajowego, o czym wspominał pan minister. Projektowana ustawa uwzględnia zatem nowe podstawy i zasady wdrażania płatności bezpośrednich, interwencji sektorowych, interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, pomocy technicznej, w szczególności objęcie ich jednym planem strategicznym oraz przejściowego wsparcia krajowego. I tutaj w związku z tym, że to są tak ogromne środki, mam pewien apel i prośbę do pana ministra, bo budżet planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej wynosi dla Polski ponad 25 miliardów euro. I należy tutaj podkreślić, iż właściwe rozdysponowanie, co nie jest zawsze w wykonaniu tego rządu właściwe, tych środków stanowić będzie o możliwościach rozwoju i konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego w najbliższych latach oraz jego oddziaływania na środowisko. Prowadziliście państwo w ramach tego projektu ustawy wiele konsultacji. Zgłoszono szereg uwag, które niestety, jak czytamy w materiale, który dostaliśmy, nie zostały uwzględnione. Jak chociażby definicja aktywnego rolnika, która nie wyklucza wsparcia rolników nieprowadzących de facto działalności rolniczej. Czy też jeśli chodzi o objęcie wsparciem wydatków na bioasekurację. I tutaj jest trzoda chlewna, jakby zapomniano o drobiu. I to też była pewna sugestia. Czy też była sugestia wprowadzenia do polskiego prawodawstwa ustawy o dzierżawie gruntów rolnych w obrocie prywatnym oraz zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. To też nie zostało uwzględnione. Na co jeszcze zwrócono uwagę podczas tych konsultacji? Bez ukierunkowania pozostała największa interwencja, angażująca prawie 20% środków z drugiego filara WPR, czyli płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami. Druga pod względem wielkości kwoty interwencja rolnictwo ekologiczne powinna być ściśle monitorowana w zakresie poprawności i racjonalności wydatkowania środków oraz odpowiednio korygowana. Zwracano również uwagę na to, iż składanie wniosków będzie się odbywać poprzez system elektroniczny, informatyczny, który, jak wiemy, potrafi się sypnąć, ale też nie wszyscy rolnicy potrafią z niego skorzystać. Warto przy tej okazji na koniec zwrócić uwagę, jeśli mówimy o planie strategicznym, jak państwo jako Prawo i Sprawiedliwość i ten rząd podchodzicie do strategii, jeśli chodzi o rolnictwo. Dzisiaj ceny zbóż wyglądają takie, jak wyglądają, bo mieliśmy w ramach korytarza solidarnościowego zapewnić, że to zboże, które ma uratować świat przed głodem, bo tak mówiono, dzisiaj tak naprawdę pogrąży polskiego rolnictwa i polskiego rolnika i polskie rolnictwo. To też jest strategia w stosunku do polskiego rolnictwa. A przecież możemy wystąpić z wnioskiem o
przywrócenie stawek celnych na importowane surowce. Ale czytamy na stronach ministerstwa, że ministerstwo się bardzo intensywnie śledzi i przygląda tej kwestii, to co jest zdecydowanie za mało. Ale jeśli chodzi o transport z Ukrainy do Polski, bo mieliśmy pomagać, IJHAR zorganizował 12 tysięcy kontroli, przy czym przejechało kilkaset tysięcy pojazdów, więc to widać w skalę. Dzisiaj pod Żurominem tonę kukurydzy można kupić za 400 zł. Więc jaka będzie cena wyprodukowana kukurydzy w Polsce? Myślę, że to wszystko świadczy. Niemniej jednak, jeśli chodzi o tę ustawę, będziemy głosować za. Dziękuję.